Witam w materiale. Chciałem pokazać mój nowy samochód. Nowy dla mnie. Zawsze chciałem mieć Subaru. Może nie Legacy, ale niech będzie. Może to jakoś się da pokazać. Pełno takich rysek, nie wiem kto to jeździł. Ale cena była satysfakcjonująca. Wszędzie pełno takich rys. Przydałoby się wymienić leżak. Te rysy straszne. Wygląda całkiem nieźle środek, niezniszczony, trochę fotel przetarty, wiadomo, ale tak to nie jest zniszczone. Tył wiadomo. No dobra, czas się przejechać. Dobra, jeszcze przed jazdą odpalimy auto. Zajrzymy pod maskę. Widać, chyba było czyszczone trochę. No dobra, czas się przejechać. Dobrze, klimatyzacja działa, bo gorąco trochę. Dźwięk. To nie jest dźwięk Subaru, tak jak to nie jest dźwięk Subaru, no taki jakbym chciał. To jest dźwięk tak pod przeciętne auto. A wiadomo, żeby Subaru fajnie brzmiało, to musi być kolektor różnoodległościowy. Co jest dobre, jest sztywny. Może trochę miękkie zawieszenie, nie wiadomo jak to jako nowe, ale auto jest sztywne, fajne, fajnie się prowadzi. I dokręcenie tego silnika do 6,5–7,5 tysiąca. Całkiem nieźle to reaguje. Legendarnego Subaru.
litra. Ale na razie to takie. Mam go w sumie od kilku tygodni, ale jak wróciłem, to niewiele nim jeździłem. No, przydał mi się reduktor. Tak jakoś gładko startuję z tego reduktora. Ktoś tam wspominał właśnie w filmikach, że reduktor w sumie, reduktor w Legacy służy do jeżdżenia w korkach. Może i prawda. Zobaczę, co jest do zrobienia, jak wygląda zawieszenie przednie.